W zeszłym tygodniu kupiłem stary zaniedbany rower, który nazwałem Baśka, za 50 zł, żeby go odsprzedać zyskiem. Zdemontowałem jego napęd oraz go wyczyściłem. Zobaczcie, jak w dzisiejszym odcinku doprowadzam ten rower do świetnego stanu i zarabiam na nim fajne pieniądze. Chciałem zacząć od umycia Baśki i żeby to sobie ułatwić i dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, rozebrałem rower z kilku części. Zauważyłem mały problem, zapinka jest przeciągnięta przez bagażnik i przez ramę, więc trzeba będzie ją przeciąć. Dla eksperymentu zaprosimy średniej klasy złodzieja, żeby spróbował przeciąć to zapięcie. Zobaczymy, jak jest mocne i ile mu to zajmie. Wnioski mogą być dwa. Albo nożyce są cholernie mocne, albo piła do metalu nie jest najlepszym narzędziem do kradzieży roweru. Jeśli jesteś złodziejem, no to proponuję ci użyć na przykład jakichś mocnych nożyc. Dzięki złodziejowi mogłem zdjąć bagażnik, a potem światło i błotniki. Baśka była gotowa do kąpieli. Pomysł mam taki. Naklejki te szare trzeba na pewno odkleić i usunąć ślady. Także inne takie tłuste albo ślady po naklejkach trzeba usunąć. Pewnie to zrobimy to rozcieńczalnikiem albo czymś takim. No i jakieś ślady zadrapania trzeba będzie usunąć, ale to prawdopodobnie pasną tempo. Po polerce całej ramy wykorzystałem wkrętarkę do wyczyszczenia dynamo, światła i do usunięcia rdzy przy kierownicy. Kolejnego dnia nadszedł czas na założenie czystego napędu na Baśkę. Musiałem jeszcze tylko wyczyścić łańcuch i wolnobieg. Po chwili szorowania mogłem pochwalić się rezultatem. Następnie zamontowałem koło, w którym kilka minut wcześniej odświeżyłem łożysko. Po tylnym kole nadszedł czas na przednie i montaż korb. Tu pojawił się mały problem. Po nasmarowaniu bieżni i wkręceniu łożyska w suport trzeba było wsadzić korbę z zębatkami. Niestety korba nie chciała wejść do końca. Jedyne na co wpadłem, to popukać ją. Trochę to dało, ale niewiele. Ostatnią opcją było dokręcenie jej śrubą. Kiedy to się udało, zamocowałem przerzutki i łańcuch. Siódmy dzień pracy przy tym rowerze był na wymianę linek, pancerzy i regulacji przerzutek. Napęd wreszcie był sprawny. No, prawie. Patrzcie, co się stało. Chciałem tutaj wyregulować jeszcze trochę przerzutkę przednią, bo coś tam się linka poluzowała. I kręcę tą śrubę, którą tutaj się przymocowuje linkę. I kurde, poszła śruba. Normalnie złamała się, wykręciła jakoś. No i nie mogę znaleźć teraz drugiej części, ale trzeba będzie ją wymienić. No chyba muszę jechać do sklepu, bo nie wiem, czy tu coś znajdę. No lipa totalna. Niestety nie mieli, ale powiedzieli mi, że poszukają w domu i może coś załatwią na jutro. No jest jeszcze szansa, że pojedziemy na złomowisko i tam wygrzebiemy tą śrubkę z jednego roweru jakiegoś, który jest tam na szrocie. Ale to na pewno nie dzisiaj. Poza tą przerzutką zostało tylko do wymiany siodełko,
które jest dosyć w kiepskim stanie, dlatego chcę je wymienić, ale prawdopodobnie któreś mam jakieś siodełko stare w tamtych pudłach, no i trzeba pomalować błotniki. Jeśli chodzi o malowanie błotników, to zrobimy to tak. Po pierwsze odkleimy naklejki. Po drugie zmatowimy stary lakier. Po trzecie wyrównamy ślad po spawie. Pokażę wam moje stanowisko do malowania. Tutaj mamy błotniki już przygotowane. Trzeba je jeszcze tylko odtłuścić i można malować. Wszędzie dookoła mam folię. Jest to idealnie zabezpieczone, żeby nic się nie pobrudziło. Po czwarte, odtłuszczamy błotniki. Żeby się tym razem nie potruć, zakładam maskę ochronną. O taką. Mam nadzieję, że jest wystarczająca. Przyznam, że trochę się stresuję. Najpierw nałożyłem kilka warstw podkładu, odczekując 10 minut między każdą. Wyszło to tak. Słuchajcie, niedobrze. Widziałem gdzieś tu muchę. Jeśli usiądzie mi na tych błotnikach, to obiecuję, że ją zabiję. Ale wolałbym ją zabić przed. Kiedy podkład wysychał, pojechałem do sklepu rowerowego, żeby sprawdzić, czy mają dla mnie tą śrubkę od przedniej przerzutki. Niestety nie mieli, więc pojechałem na środ, by odkręcić z jakiegoś roweru. Na szrocie poza tą śrubką kupiłem także starą piłę. Będę ją odnawiał, czyli po prostu usuwał rdzę, bo nie mam tu piły. Nóżka, która no, wygląda prawie jak nowa. I klucz 9, bo brakowało mi tego klucza. Za to wszystko zapłaciłem złotówkę. Czas pomalować te błotniki. Tak samo jak wcześniej, odczekiwałem po 10 minut między warstwami. Naniosłem na to chyba jakieś 8 warstw. Muszę przyznać, że naprawdę wyszło nieźle, ale jedyne to chciałem mieć to w połysku, a nie w takim macie. No wyszło jak wyszło, pewnie to kwestia farby. No, zostawię to teraz na kilka godzin i będziemy to montować. Albo poczekam do jutra z tym. Błotniki już na pewno wyschły przez ostatnią dobę. No i zanim je zamontuję, chcę jeszcze przyciąć wszystkie linki i przymocować do linki przednią przerzutkę na śrubkę, którą znalazłem na szrocie. No i proszę Państwa, wreszcie rower jest gotowy i sprawny. Żeby zrobić fajne zdjęcia do ogłoszenia, do którego znajdziecie link poniżej w opisie, pojechałem do ładnego parku. Podsumowując ten rower, jestem z niego naprawdę dumny. Myślę, że wyszło mi naprawdę fajnie, choć no kurczę, musiałem na niego poświęcić trochę czasu i siły. Jeśli chodzi o czas, to poświęciłem tak naprawdę, nie mówiąc o nagrywaniu, bo jeśli nagrywam, to wszystko trwa po prostu 3 razy dłużej, ale takiej czystej roboty to było gdzieś 3 dni po 5 godzin, czyli 15 godzin. Powiedzmy, jakbym chciał dostać 20 zł za godzinę w jakiejś pracy, no to 300 zł powiedzmy musiałbym zarobić na tym rowerze. Wydałem na niego 50 zł plus na lakier i podkład około 30 zł. I wiecie, jakieś linki, pancerze nowe, no to powiedzmy 40 zł, czyli wychodzi 390 zł, czyli około 400. Myślę, że jest to do osiągnięcia, żeby sprzedać go za 400 zł. Wystawię go na ogłoszeniu za 450, że wiecie, żeby po prostu jak ktoś będzie chciał się negocjować, no to będę schodził niżej i wtedy osiągnę po prostu te 400 zł. No, dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie ten kanał, jeśli wam się podobał ten film i chcecie więcej takich, lajkujcie, komentujcie, a jeśli jesteście prawdziwymi fanami, to zostańcie trochę dłużej i sobie pogadamy o innej sprawie, czyli na przykład o naszej grupie Bikestersi. A jak nie, to na razie, cześć! Widać? O, może tak? No, to jeśli jesteście na grupie Bikestersi, no to widzieliście pewnie przez wczoraj,
że coś tam się zadziało, została zmieniona nazwa grupy. No zadziało się tak, bo no jestem kijowym administratorem tej grupy. Nie dbałem o nią przez ostatnie 2 lata chyba. No i obecni administratorzy, no trochę się na mnie zezłościli. No i koniec końców, pogodziliśmy się, ale zdecydowałem, że ta grupa nie będzie więcej, nie będzie już dłużej powiązana z moim kanałem. Rozstajemy się, ja oddaję grupę ludziom, którzy się zajmowali nią od początku do końca, nie olewali jej tak jak ja. Także mam nadzieję, że z tej grupy wyjdzie jeszcze coś dobrego. Także dziękuję Wam, Przemku i Marku, szczególnie za to, że się nią zajmowaliście. Mówię do administratorów obecnych i przyszłych. Naprawdę jestem Wam wdzięczny i przepraszam za wszystko.